potrafił wzbudzić tą więź, to, że Matka Bosko Królowo Podhala, nasza gaździna, to tak dobrze grało z naszą góralską duszą i on umiał na tej nucie zagrać. Myślę, że dużo dobrych spraw zawdzięczamy właśnie jemu. Choćby tu wspomnieć góralską operę o Janie Pawle II, którą jakby wymyślił ksiądz Władysław Zaremczan, ale potem wszystko tu się wykuwało właśnie w Ludźmierzu u Matki Boskiej Ludźmierskiej, ale pod gospodarskim okiem i taką energią księdza Tadeusza. Ksiądz Tadeusz do nos do góroli też umiał, znał nos, nie bał się powiedzieć takiej prawdy czasami, co ze posłów pięty przyhamować, jak cytes naprościć. Często przyjeżdżał do nas, do naszej wieczyzny, tak właśnie ksiądz Łukaszczyk wspomniał w homilii tutaj, że bardzo często odwiedzał różne, nie tylko tutaj na Podhalu, na Spiszu, Orawie, ale tak samo na naszej wieczyźnie. Bardzo często bywał u nas, głosił homilię. No, my jako górale żywiecy wspominamy go bardzo miło. Cudowny człowiek, wspaniały ksiądz. Przyjaciel, do którego można było zawsze się udać, poradzić, przegadać. Wiadomo było, że zrozumie. Siostra wspominała, bo ona była młodsza od niego 2 lata, o tym, jak sobie pasali krowy. Wszystkie dzieci ze Starego Bystrego pasły krowy albo barany. A Tadeusz mały miał taką skłonność już wtedy, że wychodził na wierbę i godał kozanie. Czyli kazał, wymyślał i tak z tej wierzby przemawiał do tych zgromadzonych. Ale w pewnym momencie jedna z krów gdzieś tam się zaplątała i oni kazali tej Władce iść. Widzę Władzia po tą krowę, bo się potraci. No i Władzia poszła, ale była mała i krowa ją coś tam poszturchała i potem mówi: no Tadeusz, no jak ty mogłeś? Tyś na wierbie siedział, kozanieś godą, a mnie krowa szturchała. A on mówi: Władzia, ty się nic nie przejmuj, bo to na chwałę Boga. Mnie akurat z księdzem proboszczem Tadeuszem uczyła normalnie ludzka przyjaźń. Bywał u mnie w domu, przyjaźnił się z moimi rodzicami, pochował ich, dawał ślub moim dzieciom. Byliśmy zaprzyjaźnieni, czyli w tym potoku też bywałam, tu bywałam i uzgadnialiśmy pewne rzeczy. Nie zawsześmy się zgadzali z tym, że zawsze wracaliśmy do dalszej rozmowy i do pewnych uzgodnień. I to było to. To była siła, że można było porozmawiać i zawsze był punkt wyjścia. W Ludźmierzu na każdym kroku spotykam się z owocami pracy księdza prałata Tadeusza, więc trudno nie podjąć tych dzieł, które on tutaj stworzył, które rozpoczął, które pięknie już kwitły dzięki jego zaangażowaniu. Poznałem w miarę już te wszystkie arkana jego pracy, które dotyczą sanktuarium i parafii. No i staram się podejmować to, co widzę, co jestem w stanie podjąć. No bo każdy, jak tutaj pięknie było dzisiaj powiedziane podczas uroczystości w kazaniu księdza prałata Mieczysława, no każdy ma jakiś swój charyzmat, swój dar. No, każdy jest innym człowiekiem, a też i innym kapłanem przez to.